Dzisiaj porozmawiamy o strachu, o lęku przed science fiction i o tym, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Zapraszamy! Nieczęsto się zdarza, by science fiction zawitało na strefie czytacza. Wynika to z absurdalnego lęku przed tym gatunkiem, z lęku, który no być może nie jest poparty żadnymi solidnymi podstawami, a jednak gdzieś się tam w głowach kolebie i mamy świadomość, że nie jesteśmy jedynymi osobami, które science fiction się boją. Jaki ty masz stosunek do science fiction? Dlaczego się go boisz? Dobrze wiesz, że już mnie podsumowałeś. No tak, bo wiem, co czytasz i wiesz, że science fiction jest jednym z ostatnich gatunków, po jakie byś sięgnęła. Nie mówię tutaj o młodzieżowym science fiction, które jednak jest czymś zupełnie innym od twardego science fiction, tak? Czemu twierdzisz, że jest akurat ostatnim? Jednym z. Bo dalej są erotyki, poezja i moje wynurzenia. Okej. Okay. Nie, no prawda jest taka, że faktycznie boję się science fiction. Nie przepadam za science fiction. Nawet filmów science fiction niewiele oglądam. Takich typowo science fiction, takich wiecie. A Incepcja to wcale nie jest jeden z twoich ukochanych filmów. Ja bym tego nie nazwała jakoś specjalnie science fiction. No jak nie? To nie. Naukowo podchodzą do naukowo? Do snów, do zagłębiania się w snach i tak dalej. Zaginania rzeczywistości. No tak, ale ja bym nie nazwała tego czystym science fiction. No dobrze, Gwiezdne Wojny. No Gwiezdne Wojny tak, ale nie za bardzo. Wszyscy lubią Gwiezdne Wojny. Znaczy lubię Gwiezdne Wojny, ale jakoś szczególnie, nie wiem, szczególnego miejsca w moim sercu nie zajmują. Ogo obejrzę raz tam na parę lat i tyle, i wystarczy mi. No właśnie, to... A to chyba tylko z sentymentu do postaci, a nie do faktu, że to się dzieje powiedzmy w kosmosie i jest tam bardzo science. Swoją drogą ciekawe, bo akurat ta książka jest promowana jako błyskotliwe i niepokojące połączenie 12 małp i Incepcji. O ile Incepcja no, za trzecim razem może gdzieś się tam przebiła do mojej świadomości i zaczęła być zrozumiała, bo wcześniej to po prostu oglądałem i o co tutaj chodzi, no, nie wiedziałem. Ciężko było za pierwszym razem. 12 małp zupełnie nie moje ja klimaty. Nie znam. I można by było się zastanowić, co w ogóle skłoniło mnie do tego, żeby tę książkę przeczytać, więc szybciutko tylko powiem, że skłonił mnie do tego opis. Chociaż ty powiesz, że piękna okładka. No piękna okładka również, ale przede wszystkim opis. Podróże w czasie, koniec świata. No byłem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie w takiej formie bardziej science. Do tego oczywiście przejdziemy do książki. Ale no właśnie o tym samym science fiction i o strachu. Irracjonalnym wydaje się strachu. Co ciebie przeraża w science fiction tak na dobrą sprawę? To, że będzie dużo naukowych rzeczy, będzie no w końcu science. Tak, żeby, ale będzie to tak wiesz opisane szczegółowo, będzie wielkie, tak powiem, brzydko wynurzeń z dupy na ten temat, których ja nie zrozumiem. A jak ja czegoś nie rozumiem w książce, to czuję się jak debil. I nie wiem, czy to faktycznie ja mam jakieś braki w mojej wiedzy, chociaż no, to jest bardzo prawdopodobne, ale czy po prostu to jest nie dla mnie lektura, ponieważ właśnie mam te braki, czy po prostu autor jakoś tak jakby, no nie wiem, za bardzo miał flow, jak to pisał. No, ja mogę powiedzieć, że jako rodowy humanista, człowiek, który no jednak zawsze stronił gdzieś tam od tych ścisłych przedmiotów, fizyka, chemia, matematyka czy biologia, to zawsze było dla mnie coś koszmarnego i nigdy się nie czułem dobrze w tych tematach, to mogę powiedzieć, że po prostu no science fiction, no nauka kojarzy się bardzo mocno właśnie z tymi przedmiotami ścisłymi. I gdzieś tam to odstrasza, mimo że to jest no, literatura, czyli coś, co powinno być mi bliskie, a z drugiej strony nauka, czyli coś, co jest mi niezwykle dalekie, ale gdzieś tam zawsze ciekawość była. Okej, bałem się tego, bo oglądałem Gwiezdne Wojny. Mogę nawet powiedzieć, że lubię Gwiezdne Wojny, ale nie pociąga mnie ani kosmos w takim sensie, żeby czytać o nim, żeby czytać o innych tam światach, innych planetach. Nie pociągają mnie stwory typu Jabba czy, pożar się Boże, Jar Jar Binks. To nie są w ogóle moje klimaty, jeżeli tylko mogę, to są nie. Owszem, zdarzało mi się czytać książki, które działy się w kosmosie i nawet niektóre bardzo lubię, tak? Ale nigdy to nie było dla mnie celem, żeby zaczytywać się w tego typu historiach. Z kolei takie science fiction dla dorosłych zawsze mi się właśnie kojarzyło z tym ciężarem gatunkowym, ciężarem. Że będzie dużo definicji, dużo takiego naukowego żargonu, rzeczy, których ja nie zrozumiem, bo zrozumieć przecież nie mogę, bo mam ograniczony humanistyczny rozumek, prawda? No faktycznie, ten ciężar gatunkowy to jest takim no chyba największym powodem, dla którego ja powiedzmy nie sięgam po science fiction. Bo no te rzeczy, których nie zrozumiem, ich po prostu nie zrozumiem. No, pewnie uważałabym, że to jest mi w sumie niepotrzebne, więc nawet bym nie sprawdzała nigdzie tego. Gorzej, jeżeli na tym się opiera cała książka. No właśnie gorzej, ale gdyby tak było, to ja bym takiej książki nie czytała, bym sobie odpuściła i powiedziała, a idź pan w... wie pan gdzie. Człowiek nie lubi czuć się głupi. Tak, ja nie lubię czuć się głupia, dlatego nie pytam po takiej książki, a przecież pytać ciebie nie będę co chwilę o co chodzi, chociaż
ty też nie jesteś ścisłym umysłem. No ja też musiałbym udawać, że wiem, o co chodzi, bo kiedy mnie pytasz, to oczekujesz jakiejś odpowiedzi składnej i mądrej, więc musiałbym tutaj filozofować i wymyśleć swoje własne teorie, tak? Ja się zawsze boję science fiction właśnie pod tym kątem, że będę czytał rzeczy dla mnie niezrozumiałe i będę się czuł, jakbym czytał książkę w języku, którego w ogóle nie rozumiem, tak? Nie chciałbym takiej sytuacji, stąd też twarde science fiction jest dla mnie nie do przejścia. Tyle, że normalny, mądry człowiek raczej nie rzuca się od razu na twarde science fiction. My jednak trochę tam doświadczeń, trochę liźnięcia mieliśmy. Ten, Illumina, powiedzmy to, paluszek został do tej zimnej wody włożony, żeby sprawdzić, czy do tego basenu science fiction możemy wskoczyć, czy też zmrozi nas to i sprawi, że no, nie będzie to komfortowe, tak? No tak, tak właśnie sobie na młodzieżówki. Illuminę, W ramionach gwiazd, co my tam jeszcze mieliśmy? Misja 100? I w zasadzie wszystkie młodzieżówki opierające się na miłości. I dlatego mnie... Często spotykają się ze zdaniem, że dorosła fantastyka, dorosłe science fiction to są książki, w których nie ma miłości. Że to głównym jest takim czynnikiem odróżniającym książkę młodzieżową od dorosłej, że tutaj nie ma takiej potrzeby prawienia o tej miłości, o tych uczuciach, że one nie są takie emocjonalne, że to właśnie idzie w innych kierunkach. I ja gdzieś tam czułem tęsknotę, bo gdzieś już zaczyna mi się przejadać ten wątek wiecznej miłości, że cokolwiek by się nie działo, to zawsze jest miłość. No tak, no tak, ale zawsze jest miłość. No ja lubię, jak jest zawsze miłość. I zawsze mi brakuje miłości w książce, którą czytam. Dobrze, że nie na co dzień ci brakuje miłości. No nie, bo chodzi, to byłoby gorsze. Mówimy o książkach, tak. Tak samo jak ostatnio czytałam opowiadania Jakuba Małeckiego, tam też nie było takiej miłości, ale była miłość trochę inaczej opisana i w sumie to było fajne, bo jednak była. No dobrze, ale nie ma, jednak... No to jest tak smutno, ja nie lubię czytać książek, gdzie nie ma żadnych uczuć. Ale jednak czasami przychodzi taki moment, że chciałabyś czegoś innego. Znaczy, ja przynajmniej tak mam, że chciałbym czasami czegoś innego i na przykład Świat miniony bardzo mnie zainspirował opisem, Podróże w czasie. No, ja jestem fanem, dzięki tobie, rzecz jasna, Powrotu do przyszłości, Dr. Brown jest moim idolem, ale też nie można czerpać podróżowania w czasie z Powrotu do przyszłości, czy Harry'ego Pottera i Przeklętego Dziecka, tak? Czy no, innych książek, czy innych młodzieżówek, które bardzo upraszczają ten motyw i sprawiają, że jest on w jakiś taki sposób wytarty ze wszelkiego no, jakiegoś to, takiego... No w Powrocie do przyszłości to fakt, jest ta podróż w czasie taka prosta, banalna, żadna, w ogóle nieskomplikowana i dlatego jest chyba tak hejtowany trochę Powrót do przyszłości, bo wszystko tam jest takie beznadziejne, podobno. Nawet w Avengersach się śmieją z doktora Browna i tych podróży w czasie, no. Znaczy, ja powiem tyle, że Powrót do przyszłości już na samych fundamentach bazując jest filmem, który przekłamuje rzeczywistość. Niby czemu? Bo podróżują w czasie? Nie, dlatego, że jeżdżą DeLoreanem. A ponoć ten samochód w ogóle się nie nadawał do jeżdżenia. No faktycznie, skoro Michael J. Fox, 1,30 m w kapeluszu się tam nie mieścił, no to coś musi oznaczać, no. Że po prostu się nie nadaje do funkcjonowania z ludźmi ten samochód. No, a oni go uczynili wehikułem czasu. No, ja wam się przyznam, co do Świata minionego, to jest w ogóle książka Thomasa Wetterlicha, przetłumaczona przez Mirosława Jabłońskiego. Książka piękna, książka fascynująca, już z okładki sugerująca, że o, będzie science fiction. Tak? Miałem gdzieś tam obawy, że ta książka mnie po prostu przygniecie, stłamsi, wgniecie w glebę i po przeczytaniu jej będę czuł się większym idiotą niż jestem. Miałem takie obawy, bo wiecie, no jednak science fiction rodzi taką obawę, że ta tematyka będzie przytłaczająca. No i bardzo tutaj pozytywnie się okazało, bo kiedy przeczytałem tę książkę, mogę powiedzieć, że to jest genialny wprowadzacz do klimatu science fiction. Bo są tutaj, oczywiście są definicje trudne, ale autor w taki sposób podchodzi, że bohaterowie nam je tłumaczą. Że kiedy coś pojawia się, jakiś bardziej naukowy żargon, to nagle ktoś w pewnym momencie może powiedzieć, no dobra, a tak dla człowieka przetłumacz na nasze. Tak po polsku. Tak, i to jest fajne. To jest w ogóle historia agentki specjalnej, która podróżuje w czasie, bo mamy tutaj świat, gdzie podróże w czasie są możliwe, tylko że to są podróże w czasie do przodu, i do punktu, z którego się wyruszyło. Nie można cofać się w czasie. Można podróżować gdzieś w przyszłość. I nagle okazuje się, że popełniona zostaje z jednej strony bardzo drastyczna, brutalna zbrodnia, a z drugiej strony nadchodzi koniec świata. Koniec świata, który najpierw był tam
wieki później, a potem stopniowo się przybliża. Wobec czego będziemy tutaj mieli z jednej strony rasowy, pełnokrwisty kryminał, poszukiwanie zabójcy, motywów zabójcy, po nitce do kłębka, z drugiej strony czyhającą wizję końca świata, a dalej jeszcze, żeby tego było mało, no mamy kosmos i mamy jeszcze, proszę ja was, teorię wieloświatów. Można byłoby powiedzieć, że to jest taki miszmasz, kombo, które do niczego się nie nada i jeżeli autor nie będzie miał super pomysłu na to, to to po prostu walnie, tak? Jak domek z kart. Tymczasem no, Sweater Leach miał genialny pomysł na to wszystko i ja mam wrażenie, że stworzył mieszankę doskonałą pod każdym kątem. Tutaj niczego nie jest za dużo, ani nie jest za mało. Tutaj nic nie jest idiotycznie wprowadzone, nic nie jest na siłę wciśnięte. To jest z jednej strony najlepszy kryminał, aczkolwiek nie wiem, czy to gatunkowo można powiedzieć, że to jest kryminał, aczkolwiek pod kątem wątku A czy trzeba to jakoś umiejscawiać, do szuflady jakiejś wtykać? No nie! No właśnie. No umówmy się, w tych czasach książki typowo gatunkowe, trzymające się tych ram gatunkowych są no, najmniej, że tak powiem, zaskakujące, tak? No ale tak, z jednej strony ten kryminał, podróż w czasie, która jest przedstawiona w bardzo fajny sposób. Być może ja teraz wyjdę na laika, ale tak jak mówię, science fiction nie jest czymś, co czytam na co dzień, nie jest czymś, w czym siedzę. Dlatego ta podróż w czasie przedstawiona w świecie minionym najbardziej do mnie przemówiła, najbardziej mnie przekonała. Podobnie jest zresztą jak teoria wieloświatów. Teoria wieloświatów, która już się pojawiała w kilku książkach przynajmniej, które czytałem, a która dopiero tutaj jest przedstawiona w taki sposób, gdzie ja mogę powiedzieć: tak, kurczę, to jest możliwe. Ja zgadzam się, że tak by mogło być. Okej, jeszcze dodam tutaj od siebie, że zdaję sobie sprawę, że wielu czytelników powie: a, co to za nauka, takie science, to wcale nie jest poparte naukowo, to są bzdury. Tylko, że czytając takie komentarze często pod tworami science fiction, ja zadaję sobie jedno pytanie. Człowieczku, czy ty widzisz, co istnieje, jakie słowo jest za science? Jakie fiction. Słowo? Scientie fiction. Tak, fiction. Przetłumaczyć fiction. Słowniku można albo na ludzki rozum, że to jest fikcja, czyli część naukowa, część od autora, tak? No nie, dla mnie to jest genialne wprowadzenie w science fiction i niesłusznie by ktoś stwierdził, że można się tej książki obawiać. Ja się obawiam. Ale niepotrzebnie się obawiasz tej książki. Ale po prostu się obawiam. No ale co mi powiesz? Ale no? wytłumacz mi racjonalnie, dlaczego się boisz. Kiedy ja to zrozumiałem, jeżeli ja to zrozumiałem, to ty też to powiesz. Ale ja jestem trochę mniej mądra od ciebie. Nie jesteś. Jestem mniej inteligentna od ciebie, to prawda jest taka. Nasłuchałaś się chyba jednego z polityków. Idioty pewnego. Wcale nie jesteś. Grudzie pieniądze. Wcale nie jesteś less intelligent. Wcale nie. Także nie słuchaj idiotów. Nie, kochani, nie bójmy się science fiction. Ja się przez tyle lat wzdragałem przed liźnięciem tego, że Boże, poczuję się jak idiota, jak kretyn. Nie, nie ma co. Trzeba skakać na główkę, trzeba iść w te głębokie wody. Znaczy pewnie jakbym przeczytał takie twarde science fiction, to poczułbym się idiotą takim maciutkim. W każdym razie, Świat miniony to jest jedna z najlepszych książek, jaką w tym roku czytałem. Przeczytałem ponad 40 książek, prawie 50 książek już w tym roku. Tak, i zupełnie niespodziewanie, aczkolwiek ja liczyłem na to, że to będzie bardzo dobra książka, bo inaczej musiałbym stanąć przed kamerą i powiedzieć: wiecie co, nie zrozumiałem. Pokonała mnie ta książka, a tak to mogę powiedzieć, to jest jedna z najlepszych książek, jaką w tym roku czytałem i ona będzie mocno się biła, tukła tymi statkami kosmicznymi i nie tylko z innymi książkami o miano najlepszej, tak sobie myślę. Także sądzę, że jeszcze o niej usłyszycie w podsumowaniu roku, bo warto. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe. Jeszcze pół roku. Cudne i chwalebne. Dajcie nam znać, co wy myślicie o science fiction, czy czytacie, czy nie czytacie, jaką książkę polecacie na początek. Albo z jaka książka być może was pokonała kiedyś w tych zmaganiach, w tej próbie odwiecznej walki humanisty ze ścisłowcem. Subskrybujcie kanał, obserwujcie profile na Facebooku oraz na Instagramie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!